to na lwy przystało. Mikkelsen takim lwem jest, chociaż dzisiaj rzeczywiście ta praca jest katorżnicza, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów przez Duńczyka. Jak będzie w następnych wyścigach, tego nie wiemy. Wiemy jedno, że Szymon Woźniak, lider Stali Gorzów, który dziś nie przegrał, po lewej stronie będzie miał Kacpra Worynę, a po prawej Maxa Drabika. Wniosek, będziemy mieli tutaj emocje i będzie tutaj walka tych żużlowych szatanów od mety, od startu do mety, a do tego jeszcze Wiktor Jasiński. Ja mówię walka, tej walki byśmy chcieli, bo ten tor walce raczej nie sprzyja, mówiąc bardzo delikatnie. Woryna, Woźniak, Drabik, Jasiński, jedziemy, dziewiąty wyścig dnia i kto? Chyba Woryna. Na dzień dobry leży Wiktor Jasiński, bieg przerwany, nie zmieścił się Wiktor, będzie powtórka, ale my chcemy, żeby Wiktor o własnych siłach się podniósł. Tak, wstaje. Jeszcze nie? Chciał chyba za szybko. Chciał wstać, ale miejmy nadzieję, że to tylko i wyłącznie jakieś drobne problemy. No typowe domino, tak z naszej perspektywy, na pierwszy rzut oka, patrząc live, a teraz spójrzmy, co oko kamery zarejestrowało. Wynosi się Woryna, wyłamuje się, znaczy wyłamuje się Woryna, wyłamuje się Woźniak, wyłamuje się Drabik. No i nie wyłamuje się Wiktor Jasiński, tylko kładzie swój motocykl. O, w tym momencie tutaj no, zabrakłoby miejsca dla jego motocykla, moim zdaniem, więc tutaj jeszcze jedno ujęcie. Tutaj powtórka w pełnej obsadzie powinna być, według mnie, taka decyzja sędziego. No tak, czekamy oficjalnie na decyzję. Przepraszam, że ci przerwę, na tej powtórce też było świetnie widać, jak tego upadku nawet chce uniknąć Wiktor Jasiński. Widzi, że tutaj, o, jak odprostowuje motocykl, bo gdyby kładł się normalnie, składał wiraż, to już dawno by leżał, a tak załagodził ten uślizg swój i nie był ten upadek dla niego taki bolesny. Na pewno pojedziemy w czterech, bo taka jest oficjalna już decyzja sędziego dzisiejszych zawodów. Wiktor Jasiński wstał o własnych siłach i udaje się do parkingu. Chwilę przerwy mamy przed powtórką tego dziewiątego wyścigu, po 8 remis 24-24. Słyszę z wozu, studio gotowe. No to do Michała i do Patryka. Dziękujemy wam, panowie, bardzo.